Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz naszego posła, a także kandydata do Senatu, i o tym jest dzisiejsza konferencja w Okręgu Rybnickim, pana posła, pana ministra Bolesława Piechy. Bardzo proszę, panie premierze, oddaję głos premierowi Kaczyńskiemu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zdecydowaliśmy się na bardzo poważny udział w tych wyborach uzupełniających, dlatego że uznaliśmy, iż tak dla naszego kandydata, a więc tak, przepraszam, dla Piechy, to nie dla Tuska. Tak dla Piechy to nie dla tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce i co dzieje się na Śląsku, na przykład jeżeli chodzi o przemysł węglowy i o wiele, wiele innych spraw, o których na pewno będzie mowa w kampanii wyborczej. Ale zdecydowaliśmy się na to także i dlatego, że Śląsk miał już kiedyś wielkiego senatora, lekarza, człowieka, który zajmował się służbą zdrowia. Mówię o panu profesorze Relidze, nieżyjącym już niestety. I byłoby bardzo dobrze, żeby miał drugiego takiego senatora, a pan minister Piecha z całą pewnością będzie potrafił w tej roli zmarłego profesora doskonale w Senacie zastąpić. I to są nasze główne motywy. Jest dzisiaj czas próby. Zaczynamy w Rybniku. Oczywiście chcemy kończyć w Polsce. Chcemy wygrać w Rybniku, chcemy wygrać w Polsce. I to jest ta główna przesłanka, dla której podjęliśmy tą decyzję. Decyzję niełatwą, bo przecież pan minister jest przewodniczącym bardzo ważnej, super dzisiaj ważnej komisji sejmowej. Sam musi zrezygnować, bo w Senacie nie ma szans na tego rodzaju stanowisko, ale robi to pro publico bono, dla dobra publicznego, dla wyborów, które będą przebiegały tylko w jednym ze 100 okręgów wyborczych, 73 dokładnie, ale które będą miały znaczenie dla Śląska, będą miały znaczenie dla Polski. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle, pan poseł Bolesław Piecha. Dzień dobry Państwu. To dla mnie oczywiście zaszczyt być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach senatorskich. Pewnie, że budziło to wiele różnego rodzaju kontrowersji. Ja również musiałem się nad tym zastanowić. Ale uważam, że sytuacja jest na tyle ważna, że każde przełamanie supremacji Platformy Obywatelskiej wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym jest zadaniem, przed którymi stoi i partia Prawo i Sprawiedliwość, i moja skromna osoba. Ja muszę powiedzieć przede wszystkim, że bez żalu rezygnuję z ewentualnie po zwycięstwie z bycia posłem i przewodniczącym Komisji Zdrowia. W Senacie również jest miejsce na to, czym się zajmuję, czyli opieką zdrowotną. I nie tylko, ponieważ Rybnik jako typowe miasto śląskie wymaga dzisiaj również innego spojrzenia. Śląskiem mało kto się interesuje. Dzisiaj dla Rybnika, dla Śląska to jest kwestia chociażby przemysłu węglowego i tego, co się dzieje z energią elektryczną produkowaną z węgla. Pakiet klimatyczny źle wynegocjowany, źle konstruowany przez rząd Donalda Tuska może spowodować upadek tej branży. A jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to pierwszą moją inicjatywą będzie to, czego jesteśmy świadkami dzisiaj. Otóż w województwie łódzkim, niedaleko Łodzi, zmarła dziewczynka. I co? I pokazuje się różnych winnych, tylko nie pokazuje się najważniejszą rzecz. Zawinił system. Ten system jest niekontrolowany i niezarządzany. Prymat pieniądza po 6 latach władzy Platformy jest absolutnie widoczny. Bezduszność personelu medycznego, fachowych pracowników ochrony zdrowia jest widoczna aż nadto. Myślę, że jednym z najważniejszych pierwszych przedsięwzięć w Senacie będzie wystąpienie z propozycją nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Tak jak udało nam się kilka lat temu przeforsować, żeby polskie dzieci nie musiały być legitymowane w szpitalach, w przychodniach, czy są ubezpieczone, czy nie, tylko był obowiązek leczenia dzieci niezależnie od tego, czy są objęte ubezpieczeniem, tak sądzę, że dzisiaj karetka, drzwi szpitala, niezależnie od tego, jak bardzo będzie nalegał dyspozytor, żeby było inaczej, muszą być otwarte. Karetka nie ma prawa odmówić przyjazdu do chorego dziecka. Dzieci, drodzy Państwo, chorują inaczej. W medycynie nazywamy to przebieg choroby fulminans, gwałtowny.
jest coś niesamowitego, że z odległości kilku kilometrów dyspozytor, lekarz może takie sygnały bagatelizować. Wygląda na to, że prymat myślenia o oszczędnościach zwyciężył i trzeba zrobić wszystko, żeby ochrona zdrowia, żeby służba zdrowia dla dobra Polaków była na właściwym miejscu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zapraszam do pytań. Bardzo proszę. Paweł Prus, TVP Info. Może zrobię wyżej trochę. Dwa pytania do pana prezesa. Pierwsza to prośba o komentarz w sprawie tego, o czym pisał dzisiaj Tygodnik Wprost. Solidarna Polska nazywa inwigilacją prawicy. O 13 słyszeliśmy i oglądaliśmy chyba wszyscy tę konferencję. Ludwik Dorn twierdzi, że to wszystko musiało się dziać za pana zgodą i pana wiedzą. Pytanie drugie o Lecha Wałęsę i jego chyba trochę nieszczęsną wypowiedź na temat homoseksualistów. Bardzo szerokim echem to się odbiło, no przynajmniej w Europie, dzienniki, tygodniki zachodnioeuropejskie o tym piszą, czy to w jakiś sposób szkodzi Polsce, i też prośba właśnie o odniesienie się do tej wypowiedzi. No jeżeli chodzi o tą pierwszą sprawę, to no proszę wybaczyć, no ale ja się nie będę zajmował. No wiadomo, że młodzi ludzie pracujący w Sejmie wymieniałem się różnymi informacjami. No, jeżeli pan Don chce to nazywać inwigilacją prawicy, no, to mogę powiedzieć, że jest zabawnie i to jest wszystko. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź Lecha Wałęsy, no państwa, już sobie dawno powiedziałem, że nie będę komentował jego wypowiedzi, bo w wielu wypadkach no, musiałbym tutaj no, zachowywać się w taki sposób, jakim bym wolał się nie zachowywać, i dlatego proszę mnie zwolnić od odpowiedzi na to pytanie. Jeśli można, ja do tej pierwszej sprawy, ponieważ atakowana zewsząd Solidarnej Polski przez wielu facetów, którzy zachowują się jak damscy bokserzy, Ilona Klejnowska jest moim współpracownikiem, jestem rzecznikiem prasowym, to tylko to potwierdza to, co ja mówiłem jakiś czas temu o Ziobrze i jego kolegach. No, miał być delfinem, chciał być rekinem, a został leszczem. No, niestety dziś to widać i jest mi przykro, a na poważnie powiem, że będę występował w obronie zaatakowanej przez tych facetów, damskich bokserów, pracownicy mojego biura, Ilonie Klejnowskiej. Jeśli te insynuacje się będą powtarzać, które nie mają nic wspólnego z prawdą, Solidarna Polska się sypie, nie tylko pracownicy, także posłowie do mnie przychodzą i nadają jedni na drugich, to ja będę występował także w sądzie, będę bronił jej dobrego imienia, bo jak mówię, no, to jest niegodne mężczyzn, żeby atakowali tak niewinną kobietę. Bardzo proszę, TVN Fakty. Dzień dobry, Monika Całka, Fakty TVN. Panie premierze, ja mam dwa pytania. Jeszcze do tej sprawy z panią Iloną Klejnowską. Czy dla świętego spokoju, bo rozumiem, to jest słowo przeciwko słowu, jakiś wewnętrzny audyt pan zarządzi lub pan rzecznik? Już to odpowiedziałem na to pytanie. Wszystko już powiedzieliśmy. Proszę mnie nie rozśmieszać. Dobrze. I po drugie, jakiej decyzji spodziewa się pan w sprawie odwołania ministra Gowina dzisiaj o 15? Wie pani, za Tuskiem się nie dojdzie, że tak powiem. Takiej decyzji pan oczekuje, jeżeli można... No, już odpowiedziałem. No. Bardzo dziękujemy. Jeśli nie mają państwo więcej pytań...